Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cześć kochani, witam was w nowym odcinku Jak Szybko. Tym razem porozmawiamy sobie poważnie, jak zwiększyć twoją pewność siebie oraz co zrobić, by zaakceptować siebie. Lecimy! Z własnego doświadczenia wiem, że nabierasz pewności siebie ćwicząc, na przykład na siłowni. Walczysz tam ze swoimi słabościami i pracujesz nie tylko nad sylwetką, ale i psychiką. A zadowalające efekty sprawiają, że pewność siebie regularnie rośnie. Drugi punkt to twój sposób ubioru. Popracuj nad nim, a zauważysz zmiany. Częściej noś obcasy, szpilki, no bo która dziewczyna nie wygląda w nich o niebo lepiej? Co do ubrań, to noś te, w których czujesz się naprawdę dobrze. I już! Miej pasję, czyli coś, co kochasz, w czym się spełniasz i coś, w czym jesteś naprawdę dobry. Inni to zauważą i będziesz czuł się naprawdę super. Nie porównuj się do innych. To największy wróg pewności siebie. Zwłaszcza teraz, kiedy wszędzie otaczają nas media, a w nich piękne zdjęcia kobiet, mężczyzn. Najlepiej usuń wszelkie konta do czasu, aż przestaniesz dołować się z ich powodu, a zaczniesz się nimi inspirować. Poświęć czas na naukę języka ciała, czyli body language. Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna i wiele zdradza o tobie. Wyprostuj się, choć z lekką niesioną głową, a nie spuszczoną. To, co robisz z rękami, też jest ważne, bo w dużym stopniu wyraża twoje emocje. Także popracuj nad odpowiednią gestykulacją. Znaj swoją wartość, bo jesteś wyjątkowy. Uwierz w to. Wypisz na kartce wszystkie swoje zalety i koncentruj się na nich. Czy wiesz, że nawet twoje wady dla niektórych mogą być zaletą? Więc pokochaj siebie, całego, z wadami. Kształć się pod każdym względem. Jest wiele książek oraz filmów, które mówią, jak budować swoją pewność siebie. Nie będę oszukiwać, to wymaga pracy, jest to długi proces. Tylko nie myl pewności siebie z arogancją. Otaczaj się ludźmi. Z początku może cię to przerażać, ale im więcej czasu będziesz spędzać z innymi, tym lepiej będziesz się czuł. Kwestia przyzwyczajenia. Poza tym wiele możesz się od nich nauczyć. Ćwicz zachowanie w domu. Najlepiej przed lustrem, codziennie, aż pewne rzeczy wejdą ci w nawyk. Twoja mimika, głos, pewne ruchy, pewne wyuczone zdania. To wszystko wymaga praktyki. I na koniec wyjdź ze swojej strefy komfortu. Co to znaczy? Każdego dnia rób nową rzecz, która czegoś cię nauczy oraz coś, czego się boisz. Zwalczanie lęków wzmocni cię, a twoja pewność siebie wzrośnie. Bycie nieśmiałym w niektórych sytuacjach to nic złego, ale pewność siebie ułatwia życie i sprawia, że czujemy się po prostu dobrze. Czekam jak zwykle na wasze komentarze i do zobaczenia. Pa, pa!